Panie Ignaz! No, popatrz pan. Przypomina pan sobie? No, przecież na fordansera chciał się angażować. No! Też panu przychodzą do głowy takie rzeczy, panie szefie. Taki gość, prezes? Może trochę podobny, ale to nie on. On. O, on. Zaraz się przekonamy. Lolita! No, nie martw się, Zula. Pogadam ze starym i będzie dobrze. A od kiedy mogłabyś? Od zaraz. Od tygodnia nic już nie robię. Lolita, patrz. Szef się uparł, że to jest ten, pamiętasz? Chciał tu na fordansera. No tak, to ten. A czy to możliwe? Ależ ja go znam, to mój dobry znajomy. Fordanser? Jakaś ważna figura, tak. Nie, to nie on. Na pewno nie on. Czego? Ja do pana po starej znajomości, po protekcję. Kryzys. W kasie nic, tylko o, proszę, same weksle. Leżę z moim lokalem. Piękny lokal. No, pan prezes chyba pamięta. A pan myśli, że ja sobie nie pluję w brodę, żem pana wtedy nie zaangażował? Gdzie ja miałem oczy? Taki fordanser. Cicho do jasnej cholery. Czego się pan czujesz? Nie możesz pan ciszej? Ja przecież po cichu. Ja mam prośbę. O laskę proszę, żeby mi tu u pana w banku te weksle zdyskontowali. Zapłacę procent. Puknij się pan w głowę. To jest bank zbożowy, a pan co? Rolnik, ziemianin? Nie no, przecież pan żartuje, ale no na jedno kiwnięcie palcem pana prezesa. No. Ale ja nie myślę kiwać palcem, panie owsik. Rozumiesz pan? Tak, jak ja piszczałem za robotą, to co, pan ważnego dyrektora odstawiałeś, tak? O, Warszawa to nie żadna prowincja, tak? A teraz co, przyszła koza do woza, tak? A czy pan wie, z kim pan ma do czynienia? Z panem prezesem, przyjacielem ministrów. I wstać, kiedy ja stoję! Będę chciał, to każę pana zrzucić ze wszystkich schodów. I wynoś mi się pan. Ale już! Dobra, ja pójdę. Ale z tym zrzucaniem ze schodów to nie tak łatwo. A jakby tak ogłosili w gazetach. A na dodatek jeszcze umieścili... O! To. No. Dobra, pójdę. Do widzenia. Czekaj pan! Dyrektor Wandryszewski? Słuchaj pan, zgłosi się tam klient. Z wekslami trzeba mu dać pieniądze. Nie, ale raz możemy zrobić wyjątek. To wszystko. Dostaniesz pan pieniądze. Dawaj. I jazda. Hon! Niestety, panie Owsik, tym razem weksle nie dla nas. Wystawcy żeranci, no i to terminy. Nie, 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 panie. Proszę pana, przychodzę tu trzeci raz, a pan ale proszę pana, to jest moje. Mówił pan prezes, żeby dać gotówkę, a więc pańską rzeczą jest dać. Moją rzeczą, panie Owsik, jest wszystko kontrolować. Każdy papierek, każdy podpis. Zaraz, zobaczymy. Do kogo? Do pana prezesa. Pan prezes zajęty, nie przyjmuje telefonów? Ode mnie przyjmie. Nawet i dla pana, panie Owsik, pan prezes nie zrobi wyjątku. To zmowa. Ej, to nie ze mną takie numerki, panowie Granda. Jeszcze pański prezes... Licz się pan ze słowami, zrozumiano? Coś podobnego. Niech pan nie obraża w tym miejscu pana prezesa. Pana prezesa? Ha, słyszysz, fifulka. Pan prezes dla was. A do mnie angażował się na fordansera. Tak, tak, ale go nie chciał, bo mi się nie podobał. Nie nadawał się, lamaga. Proszę wyjść. Jak będę chciał. Pan prezes, kto go nie widział. O, mandolinista z Kociego Teatru, a nie pan prezes. O, macie go.
blady Niko. Ulubieniec publiczności. Pokaż pan to. A już. I powiedz pan swojemu prezeskowi, żeś to widział. Wystarczy. I powtórz pan ode mnie, że albo pieniążki przyniesie w zębach, albo mandolinista będzie wydrukowany w kurierku. Szanowni! I co pan na to, panie kolego? Najlepiej się nie wtrącać, nie dotykać. Tak, tak, może pan ma i rację. Ale zaraz, zaraz, mam tu kogoś takiego, kto bardzo chętnie się tym zajmie. Poproszę dyrektora Tyrkowskiego. Dyrektor Tyrkowski? Ty życzliwa znajoma. Czy interesują pana prywatne szczegóły z życia prezesa Nikodema Zyzmy? Zaraz, zaraz, momencik. Jeżeli tak, to proszę się pofatygować do lekarza Żykolo. Żykolo, Żykolo. Tak, tak. No, ten sam. Poznaje pan. Panie, tu na tym parkiecie próbował. Z tamtą blondyną. Prezes zakichany. O, przepraszam. Co to, to nie. Obejrzeć? Owszem, proszę bardzo. Widział pan dokładnie? Na własne oczy? No to niech pan powtórzy teraz swojemu prezesowi. Ja nie jestem od żadnego prezesa. Jak to? To nie on pana podesłał? No daj pan. Zaraz, zaraz, przepraszam. To kim pan właściwie jest? Jestem tym, co płaci za ten koniak. Tak. Wie pan, ja... Nie, ja nie mogę panu dać tej fotografii. Ja bardzo przepraszam. Pan rozumie, ja i tak bardzo dużo zrobiłem, żem ją panu pokazał, chociaż nie wiem, kim pan jest. Oglądnął pan? Dokładnie? No to wystarczy. A rzeczywiście, może wystarczy. Panie Ignaś, widział pan tego? No przecież pan ich wszystkich zna. Z policji? Panie, przy nim to cała policja, o! Taka. Panie Owsik, dobrze radzę, nie podskakuj pan. Za wysoko dla pana. Jeszcze się pan sam przy okazji wsypie. Dobrze radzę, ja się na tym znam. Zostaw pan te interesy. Wieczór zapowiada się bardzo interesująco. Bardziej niż pan przypuszcza, panie inspektorze. Daleko bardziej. Życiem wymieszać. No i gotowe. Prze. Masz, pij. Proszę. Co, mówisz? Nie słyszę. Trzymać go. Co mówisz? Sam. Proszę cię bardzo, sam, ale do dna. Do dna, no. No. Polegaj na mnie. Konia postawi na nogi. A cóż dopiero człowieka? Jasna cholera. Mówił, jakie cudowne lekarstwo. O, widzisz? Z miejsca przegryzło.
Teraz tylko przeplukać czystym spirytusem. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. I do dna. Do dna, ale do dna. No, 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 jak? Jak? Fajno, fajnie, Kuś. Koks już jest. To co, że jest? Cudzoziemiec, a my tu, prawda, rodacy? Dobry, zdrowy jesteś, to świetnie, lepiej się z nim dogadacie. No, no dogadacie, przyjechał, niech mówi po naszemu, proszę. Nie, Kuś, no coś ty się zarał, przecież on nie umie. Nie umie, nie umie, to niech się nauczy. Proszę pana, tam ktoś śpiewa. Nie, to co, no to co? A dlaczego nie śpiewa po naszemu? A czy pan prezes nie uważa, że właśnie język włoski, jak żaden inny, nadaje się do śpiewu? Och, jak żaden inny. No bo polski powiedziałbym raczej nie. Raczej nie. Raczej nie. Zaklepane, zaklepane, zaraz zobaczymy, czy nie można po polsku. Przepraszam, dyrektorze, nie widział pan przypadkiem prezesa Dyzmy? Kogo? Aha, właśnie o to samo chciałem zapytać. Kogoś to tak wypatrujemy? Wie pan, prezes Dyzma jakoś tak gdzieś nam zniknął. Pewnie wyniósł się po angielsku. No nic dziwnego. Oksfordzka szkoła. Panowie, ludzie mówią śmiech to zdrowie, bo nie znają jeszcze mnie. Taki śmiech jak mój pan. Coś podobnego. Proszę bardzo, niech powie, czy ja rację mam, czy nie. Czy to nerwy, nie wiem sam, lecz ja taki śmieszek mam. Właśnie taki śmieszek mam. Właśnie taki śmieszek mam. Chcę inaczej. Oburzające. Skandal. Tak. Nie wychodzi tylko tak. Nie wychodzi tylko tak. Przy tym jestem niedowiary. Taki wesołutki zwyk. Ktoś opowie kawał stary i ty smoki, a ja bry. I żywi się choć po ludzku śmiać. To ja nie, ja tak wsiawać. A nie, kokule mnie! Jak już pech to na całego, wiadomo, kolego, otóż oprócz śmiechu mego, jeszcze jeden mam jak ram. To dziedziczne, czy też nerwy, ja nie wiem, kolego, lecz gdy tańczę, to bez przerwy wciąż z nogami kłopot mam. Można tańczyć tak czy siak, a ja umiem tylko tak. Chcę inaczej, byle jak, nie wychodzi tylko tak. Powiedziałem sobie guzik, nie tańcz jeśli nie ma szans. Ale niech usłyszę music, nie usiedzę, no i w dance. A jak tylko zacznę raz, to poluj na cały gaz. Mówi, że bardzo mu się podobają wasze piosenki ludowe i wasze tańce narodowe. Co jeszcze? Pan Dyzma jest wielkim artystą. To bardzo dobrze, jeżeli mąż stanu jest artystą, jak Hitler. O, tak? Jak Mussolini. Właśnie, właśnie, tak. O.
za temperament. Bęcwał. Wygłup. Wypije. Zdrowie wspaniałego artysty. Ale humorek był? No jak, i te ucha, ucha. A gdzie to pan prezes tego się nauczył? Też w Oksfordzie? Sam. Ucho się ma. Czy to nie szkoda talentu, prezesie? Ja bym na pana miejscu... Mandolina do rączki i do kabaretu. Do gigolo, ulubieniec publiczności. Blady Niko. Pańskie na wierzchu. Ja wiedziałam, pierwszy później to coś się musi skończyć. Wobec tego czołem z połem niebawem. Aha, halo. Uważaj pan na sałatkę. Panie inspektorze. Mówi komisarz Melonek. Tak jest, zorganizować normalną obławę. Halo? We wszystkich ogrodach. Tak. Tak, na dobra, cześć. Meldować jak dotychczas. Co pół halo? Godziny, tak. A kto będzie? No. No dobra, cześć. Panie ministrze, mam zaszczyt zameldować. Zmian. Słyszałem. Tak, panie Terkowski. Zasłużył pan sobie na medal. Nie ma co. Dziękuję, panie ministrze. Ja też panu dziękuję. Za tak owocną, pańskim zdaniem oczywiście, służbę dla dobra naszej ojczyzny. Dziękuję, panie Terkowski. Panie ministrze, jak to? Proszę nie przerywać. Panie Terkowski, czy pan jest niespełna rozumu? Uwziął się pan, żeby skompromitować człowieka, który jest chlubą naszej ojczyzny. Po co? W jakim celu? Żeby zrazić do nas mister Koksa? Żeby sprawa pożyczki zagranicznej dla naszego kraju wzięła w łeb? Szaleństwo? Głupota? Czy zdrada stanu? Panie ministrze, ja nie wiem, ale proszę zrozumieć, kiedy się dowiedziałem, kiedy zobaczyłem tę fotografię z mandoliną w ręku. Jaką fotografię? Gdzie pan to widział? No, w takim dancingu. Żygulo, tak, żygulo. Na własne oczy, panie ministrze, widziałem. Właściciel dancingu mi pokazywał. Nikomu do ręki nie chcę dać. Nawet mnie. W imieniu rządu komunikuję panu, że został pan odwołany z dotychczasowego swojego stanowiska na własne żądanie. Tak jest, panie ministrze? W ciągu najbliższych 24 godzin jedzie pan do Pekinu jako sekretarz naszego poselstwa. To wszystko, żegnam. Na Sherlocka Holmesa pan się nie nadaje, panie Terkowski. Nie. No nie mam. No żebym skonał, panowie. No nie mam. Owszem, miałem. Święta prawda, ale nie mam. No panowie, nie mam. Tu własnoręcznie spaliłem. No nie mam. No żebym się z tego miejsca nie ruszył, panowie. Jak Boga jedynego kocham. No panowie, po ludzku, panowie. No, może Martel, proszę, może Martel. Do kogo ta mowa, owsi? Fotografia. Ale Jezu kochany, no z popiołu wygrzebie, czy co? No nie mam. Znowu szurasz? Jeszcze ci się zawieszenie nie skończyło? No jak trzeba, to... Coś tam się jeszcze dla ciebie znajdzie. Fotografia. Panowie, po ludzku. Będziemy tu. Jeszcze pół godziny, a nie minuty dłużej. Jeżeli do tego czasu nie dostarczysz fotografii, znowu rozstaniesz się z wygodnym życiem. I tym razem na dłużej. Co pan? Tyle jeszcze mojego.
dużo wiem. Rozumiesz? Za dużo wiem. Oni teraz nie darują. Zniszczą plan. Zrujnują taki interes. Taki piękny interes. Zrujnują. Z torbami puszczą. Nie, ja nie chcę. Nie, nie. Nie! Nie! A jestem! Proszę, proszę, proszę. Wróciłem. Zadowolony? Gra muzyczka. O, smutna niedziela. A my się weselimy. Potańczymy. No. W gazecie było. Wielka figura. Pan prezes banku. Zawsze we fraku. Elegancki, bogaty. Ale nie. Gdyby pan taki był, to by pan ze mną tu nie siedział w tej restauracji. Pod krzywą latarnią. No, kto pan jest? Czy to nie wszystko jedno? Przepraszam pana. Czy mogę prosić o zapałeczki? Dziękuję. Do widzenia. No, nie powiedział pan jeszcze, kto pan jest? Ja? Ja wiem. Człowiek we fraku. Tak jak tamten. Korzystaj z okazji. Nie napisane? Korzystaj z okazji, tylko tutaj, z powodu kryzysu, za jedne pół ceny, brać i wybrać, tylko tu, taki towar. Prezes na medal, za jedne ćwierć ceny, brać i wybrać, pułkownikiem Buźka, tak, Mr. Cox, może pan kupi kawałek naszej kochanej ojczyzny, za pół ceny z powodu kryzysu, brać i wybrać. Korzystaj z okazji, co u innego dwa, u mnie jeden, u mnie tylko pół. I koniec. Był prezes, nie ma prezesa, nie ma banku, nie ma mieszkania, nie ma łóżka, to właśnie ja. Czołem, z polem, niebawem. Witam, prezesie, witam. Co za spotkanie. No kto by się spodziewał. Witam, ściskam dłoń.
Co to, prezes bez samochodu? No słyszę, chętnie podwiozę. Ale proszę się nie krępować, proszę bardzo. No zresztą jest mi po drodze. Proszę bardzo, niech prezes siada. Chętnie podwiozę. Prezes Nikodem Dyzma zwiedził najuboższe dzielnice stolicy, aby osobiście zbadać, jak żyje nasza biedota. Skąd oni to wzięli? No, na górnym zdjęciu prezes Dyzma żegna ludność wiwatującą na jego cześć. Dobrze, czekaj, jeszcze coś. Nasze złote kłosy zamienione w rumiane obwarzanki w rękach prezesa Dyzmy. Gabryś zaczyna mieć Pietra. No tak jak ta cała Polka trzaśnie, bracie, to... Po co ty myśleć, panie prezesie? Grunt, że jesteśmy znowu na malinach. Wietrzyk wieje, słoneczko świeci. Mocna ręka, panie prezesie. Za uzdę, mocno. Mocniej, jeszcze mocniej. Kawaleryjska szkoła. A co? Ja odczep się z tą szkołą kawaleryjską. A, chodźmy, chodźmy. Serwus! Serwus, nie serwus! Serwus, chodźmy, kochany. Znów całe miasto o tobie szumi. Brawo, serwus. Brawo, ależ to imponujące, tak się poświęca. Pyska, pyska, ale wyczyn? No. Nikuś, ja ci mówię, nie warto się tak poświęcać, ludzie są świnie. A co się stało? Jak to się stało? Dla kogo Nikuś wytrzasnął pożyczkę? Dla nas, dla rolników, a teraz te rekiny przemysłowe, które mają za siebie. No to się nie dajcie. Jak to się nie dajcie? Proszę o obalenie gabinetu, nie jest takie proste. A, tam, dosyć już o tej polityce. No to świat należy do nas. I nie. Chodźmy w Polskę. Antuła, mistrz Turcji, wiesz, a ten drugi to wielaga podobno, piaska Szczerniakowa, ale dobry zawodnik, patrz, to ulubienie z publiczności. Nie, nie, to fajny chłopak, nie, on Turka rozłoży, jak nie jestem. Ale on go zamorduje. Nie zna się na to, ale łoskowy. Proszę państwa, spotkanie Wielaga Abdulla zostało nierozstrzygnięte. Stronda! Stronda! Halo, stronda! Publiczności! Wielaga podstawił nogę! Widział to nie tylko sędzia, ale i my! Kłamstwo! Nie podstawił! Jak ja mówię, prezes banku, to mnie się wierzy, a nie jakiemuś bubkowi z gwizdkiem! Przepraszam! Tutaj my decydujemy, a nie publiczność! A gówno! Nie, nie, panowie. My musimy patrzeć trzeźwo. Potrzebujemy rządu, który by rozumiał nasze potrzeby. Potrzeby przemysłu. O to, to. A Jaszuński chciałby całą pożyczkę dla tych swoich żubrów. Nie wolno dopuścić. No ale premier jest miękki, panowie. W ogóle cały rząd gotów zmienić rząd. No ale kto stworzy nowy? Dajcie kandydata, panowie. I to takiego, który by nam nie zaszkodził w sprawie pożyczki. Jeśli wolno, właśnie w związku z tą pożyczką. Otóż, moi panowie, moim zdaniem, my przemysłowcy, my ludzie, którzy... Zaraz, chwileczkę, czy mogę wiedzieć, jakie są terminy pożyczki Koksa? Tak, oczywiście, bo w tej chwili jedną sekundeczkę, zaraz się o wszystkim dowiem. Zaraz, chwileczkę, chwileczkę. Halo? Halo? Co? Jakie terminy znowu? A, pożyczka, tak, tak, wiem. Zaraz zobaczę. Terminy, pożyczka, koksu, jak zaraz, nie wiem, gdzie ja to wsadziłem? Dzień dobry, panie Nikodemie.
Przepraszam, ale nie mogłam inaczej. Musiałam tutaj przyjść. Cała europejska, cała Warszawa, wszystkie gazety tylko o panu. No niechże przynajmniej uścisnę pańską dłoń. Ja się nie krępuję, niech wszyscy wiedzą. Mogę stanąć boknie i wolać na cały głos. Jestem tutaj, jestem u niego. Cały mąd warszawski mówi, że jestem pana kochanką. Plotka. To może przestać być plotką? Niech pan porzuci te mieszczańskie przesądy. Pan jest ponad tym wszystkim, pan jest wielki. Dla premiera zaszczyt, jak z panem rozmawia. Skinie pan palcem i do kraju przypływa rzeka złota. Z kim pan się liczy, kogo pan się krępuje? To wszystko ludzie mali, Karly. Panie Nikodemie. Tak. Wiem już. Wiem. No. Teraz już wiem. Wiem, kogo wybrać. Czyż można się zastanawiać, kogóż, jeśli nie jego, spośród miliona, tylko jego. Panowie, nasz człowiek, Nikodem Dyzma. Owszem, owszem, warto się nad tym zastanowić. Trzeba przyznać, jest jakaś koncepcja. Myśl niezła, prawda, panie prezesie? Jestem tego samego zdania, co i panowie. Tak jest, panie prezesie. Kobiety bywają czasem genialne. Jeden podpis, panie prezesie, a będzie taka reklama! Salonie kinie, czy przy kawie? Wciąż nieprzerwanie wszystkie panie snują plotki na tym tle. Po prostu huczy dziś w Warszawie. Czy ta osoba się podoba, czy też nie? Że jak, że co? Tak mówią a propos i tu, i tam. Wciąż refren brzmi ten sam, truli, trula. Czy pani tego pana zna ten szyk? Bon ton, ten dryk to właśnie on, trula, truli. Na serce tylko o nim śni magen. Kłaniam się nisko panu radcy. Szukam prezesa Dyzmy. Prezes Dyzma? Tak jest, o właśnie. Zaczyna się na D, a kończy się na A. Trula, trula, to właśnie on jest, voilà. Tak, to ten najmilszy gentleman. O, serwus radco! O, jak tam przesilenie rządowe? O, rząd podał się do dymisji. O, właśnie w tej sprawie przyszedłem. Wielce szanowny panie prezesie, przybywam z polecenia pana prezydenta Rzeczypospolitej, by w jego imieniu prosić pana o przyjęcie misji tworzenia nowego gabinetu. Pan prezydent ma nadzieję, że pan, panie prezesie, zechce utworzyć nowy rząd i stanąć na jego czele. Że co, że ja? Przepraszam, przepraszam. Truli, trula, czy pani tego pana zna ten szyk? Bo to ten dryk to właśnie on. Trula, truli, we serce tylko o nim śni magest. Oho, i jest wciąż komilfo. 5 liter, 5 liter, to nazwisko ma. Zaczyna się na D. A kończy się na A. Króla, króla, to właśnie on jest, o voilà, tak. To ten najmilszy gentleman. Oto odręczne pismo pana prezydenta Rzeczypospolitej. Pan prezydent oczekuje pańskiej łaskawej odpowiedzi, panie premierze. Panowie, sałatka, prezes, mocna ręka, mocny człowiek, za uzdę, za pysk, kawaleryjska szkoła, proszę bardzo. Jak człowiek głodny, to dawaj, lu. Ale premier? Pardon, odpływam. Ha, ha, o, to! Opla, voilà, to proszę. Ale premier? Ja jestem uczciwy człowiek. Bawcie się sami. Cześć! Ha!
Panie prezesie, proszę, chętnie podwiozę. Dziękuję bardzo, ja na piechotkę. A panie prezesie, no w taką pogodę, proszę, proszę, niech pan siada. Jak to panu nadinspektorowi pan odmawia? Nie wypada. Szybciej.